Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Jan od Krzyża, Noc Ciemna. Odcinek 23. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 17. Bezpieczna pośród ciemności, przez tajemnicze schody osłonione. Rozdział ten objaśnia, jak owa ciemna kontemplacja jest równocześnie tajemnicza. Należy najpierw wyjaśnić trzy właściwości trzech słów zawartych w tym wierszu. Dwa z nich, to jest tajemnicze i schody, należą do samej ciemnej nocy kontemplacji, o której mówimy. Trzecie słowo, to znaczy osłoniona, odnosi się do duszy, czyli do sposobu, jakim ma postępować wśród tej nocy. Co do pierwszych dwóch wyrażeń, dusza używa ich w tej strofie na oznaczenie ciemnej kontemplacji, przez którą idzie do zjednoczenia miłości i którą nazywa tajemniczymi schodami. Nazywa ją też tak dlatego, że ma ona te dwie właściwości, to znaczy, że jest tajemnicza i że jest jak schody. Objaśnimy to z osobna. Najpierw nazywa dusza tę ciemną kontemplację tajemniczą. I słusznie, bo jak już mówiliśmy, jest to teologia mistyczna, którą teologowie nazywają wiedzą tajemną. Wiedza ta, jak mówi święty Tomasz, udziela się duszy przez miłość. Udzielanie to dokonywuje się tajemnie i wśród ciemności, bez udziału rozumu i innych władz. Ponieważ więc nie władze duszy osiągają tę wiedzę, a jedynie Duch Święty wlewa ją i rozrządza w duszy, jak to mówi oblubienicy w pieśni nad pieśniami, i dusza sama nie może zrozumieć, jak to się dzieje, określa ją tu jako tajemniczą. Lecz nie tylko dusza nie rozumie tej kontemplacji, lecz nikt, nawet sam diabeł. Mistrz bowiem, pouczający duszę, znajduje się substancjalnie we wnętrzu duszy, a tam nie może się dostać ani szatan, ani zmysły naturalne, ani rozum. Lecz nie tylko dlatego nazywa się kontemplacja owa tajemniczą, lecz również i dla skutków, jakie sprawia w duszy. Jest ona bowiem tajemnicza w mrokach i uciskach oczyszczenia, gdy mądrość miłości udoskonala duszę, a dusza nie umie nic o niej powiedzieć. Jest również tajemnicza i w późniejszym oświeceniu, gdy już wśród jasności udziela się duszy ta mądrość. Ta tajemniczość dla duszy jest tak głęboka, że nie potrafi nazwać jej ani określić, gdyż nie znajduje sposobu ani możliwości, jakby wyrazić to wzniosłe poznanie i subtelne odczucie duchowe. I choćby nie wiem, jak się wysilała i szukała różnych określeń, by ją wyjaśnić, pozostanie ona zawsze tajemnicza i niewypowiedziana. Ta wiedza bowiem wewnętrzna jest bardzo prosta, ogólna i duchowa i nie udziela się rozumowi w uchwytnym spowiciu jakiegoś rodzaju, ani też zmysłom pod jakąś odczuwalną formą. Stąd też zarówno zmysły, jak i wyobraźnia, ponieważ ta wiedza nie przeoblekła się w żadną formę i nie mogły pochwycić jej właściwości,
nie mogą zdać sobie sprawy z niej, ani jej wyobrazić czy określić, choć dusza jasno widzi i poznaje, że odczuwa tę miłą, a nieznaną mądrość. Jest tu podobnie jak z człowiekiem, który zobaczył rzecz nigdy niewidzianą i do niczego niepodobną, choć więc ją widzi i wie, że jest, nie umie jej nazwać, a nie określić, choćby chciał. Jeżeli jest tak z przedmiotami, którego zmysły mogą ogarniać, o ileż trudniej będzie z tymi pojęciami, które nie przychodzą przez zmysły. A działanie Boże, będąc często czysto duchowe i dokonywując się w najgłębszej istocie duszy, ma właśnie tę cechę, że przekracza wszelkie zmysły. I gdy ono przychodzi, ustają i tracą swą siłę i zdolności wszystkie zmysły, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Mamy na to świadectwa i przykłady w Piśmie Świętym. Niemożność wyjawienia tych przeżyć i wypowiedzenia ich zewnętrznie wskazał Jeremiasz, który podczas rozmowy z Bogiem nie mógł nic rzec jeno, a. Podobną nieudolność zmysłów wewnętrznych wyobraźni odnośnie do tych rzeczy wykazał Mojżesz, stojący w obliczu Boga przed płonącym krzakiem. Nie tylko bowiem nie mógł mówić do Boga, lecz ani wyobraźnią wewnętrzną nie śmiał tego uprzytamniać, jak to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich. Czuł bowiem, że wyobraźnia była tu nieudolna i daleka, by sformułować coś z tej mowy Bożej i nie była w ogóle zdolna coś z niej zrozumieć. Mądrość bowiem tej kontemplacji jest mową Boga, czyli mową czystego ducha do czystego ducha duszy. Wszystko zatem, co nie jest czystym duchem, jak na przykład zmysły, nie może tego pojąć. Jest to więc dla nich rzecz tajemnicza, której nie znają i o której nic nie potrafią powiedzieć, gdyż jej nie widzą. Dla tej też przyczyny osoby idące tą drogą, które by chciały to przedstawić innym, dla upewnienia się nie umieją tego i nie mogą wyrazić. Owszem, odczuwają wielki wstręt do mówienia o tych sprawach, zwłaszcza gdy ta kontemplacja jest więcej przenikająca, że nawet sama dusza zaledwie ją odczuwa. Tyle tylko mogą wówczas powiedzieć, że dusza ich jest rozradowana, spokojna i zadowolona, i że odczuwają Boga i czują się szczęśliwe w tym stanie. Nie mogą jednak wyrazić, jak dusza odczuwa tę kontemplację, chyba tylko przez ogólne określenia i podobieństwa. Inaczej się rzecz przedstawia, gdy dusza odczuwa coś szczegółowego, jak na przykład wizje, uczucia duchowe i temu podobne. Wtedy bowiem przyjmuje to dusza w jakiejś formie podpadającej pod zmysły. I dlatego też dzięki tej formie czy jakiemuś podobieństwu może je wypowiedzieć. Nie ma to jednak nigdy miejsca, jeśli chodzi o czystą kontemplację, bo jej nie można wyrazić, jak już mówiliśmy, dlatego też nazywa się tajemniczą. Jest jeszcze i drugi powód, dla którego ta wiedza mistyczna jest tajemnicza, a mianowicie, że ukrywa ona duszę w sobie. Czasem bowiem do tego stopnia ogarnia duszę i pochłania ją w swej tajemniczej głębi,
że dusza widzi jasno, że jest całkowicie oderwana i oddalona od wszelkiego stworzenia. Czuje wtedy, jakby ją umieszczono w jakiejś najgłębszej i nieogarnionej samotności lub na jakiejś bezbrzeżnej i niekończącej się pustyni, dokąd nie może dotrzeć żadne stworzenie. Samotność ta jest tym bardziej rozkoszna, miła i miłosna, im jest głębsza, przestrzenniejsza i samotniejsza. I dusza czuje się w niej tym bardziej ukryta, im wyżej jest wzniesiona ponad wszelkie doczesne stworzenie. Ta przepaść mądrości tak wysoko podnosi wówczas i uwielmożnia duszę, że widzi ona jasno, jak niskie i nieudolne są wszystkie stworzenia wobec tej najwyższej wiedzy Bożej. Wprowadza ją bowiem ta mądrość w same arterie umiejętności miłości. Poznaje również dusza, jak niskie, nędzne i nieudolne są wszelkie określenia i słowa, jakich w tym życiu używamy odnośnie do rzeczy Bożych. Widzi, że jest niemożliwe sposobem naturalnym, choćby najbardziej wzniosłym i uczonym, poznać, odczuć i wyrazić te rzeczy tak, jak one są. Jedynie można to osiągnąć w świetle tej mistycznej teologii. Dusza, oświecona tym światłem, poznaje z całą prawdą, że nie może jej dosięgnąć, a tym bardziej wyrazić zwykłymi ludzkimi słowami, i dlatego nazywa ją tajemniczą. Ta właściwość boskiej kontemplacji, że jest tajemnicza i wyższa ponad wszelkie pojęcie naturalne, pochodzi nie tylko stąd, że jest ona nadprzyrodzona, lecz również, że jest drogą, która prowadzi i podnosi duszę do doskonałości zjednoczenia z Bogiem. A ponieważ ta droga jest całkowicie nieznana pojęciu ludzkiemu, więc dusza idzie po niej, nic nie rozumiejąc, ani po ludzku, ani po Bożemu. Mówiąc bowiem językiem mistycznym, jakiego tu używamy, dusza nie może poznać ani zrozumieć spraw i doskonałości boskich wtedy, gdy ich szuka i wchodzi w nie. Pojmuje je dopiero wówczas, gdy je już znalazła i osiągnęła. W tej myśli mówi prorok Baruch o mądrości Bożej. Nie masz kto by mógł znać drogi jej, ani kto by wyszukał ścieżki jej. Również król prorok mówi o tej drodze duszy, zwracając się do Boga. Błyskawice twoje okrąg ziemi oświecały, wzruszyła się i zaczęsła się ziemia. Na morzu droga twoja i ścieżki twoje, na wodach wielkich, a śladów twoich znać nie będzie. Wszystko to w znaczeniu duchownym odnosi się do naszego przedmiotu. Błyskawice bowiem Boże, oświecające okrąg ziemi, wyrażają oświecenie, jakie ta boska kontemplacja sprawia we władzach duszy. Wzruszenie zaś i trzęsienie ziemi oznacza bolesne oczyszczenie, jakie ta kontemplacja sprawia w duszy. Określenie zaś, że droga Boża, którą tu dusza postępuje, jest na morzu i ścieżki jego na wodach wielkich, których śladów nie znać, oznacza, że ta droga do Boga
jest tak tajemnicza i ukryta dla zmysłów duszy, jak dla zmysłów ciała są ukryte i niepoznawalne ścieżki na morzu. Ścieżki bowiem i drogi Boże, którymi Bóg prowadzi dusze mające dojść do najściślejszego zjednoczenia z Jego mądrością, mają tę właściwość, że nie można ich poznać. Toteż w Księdze Joba odnośnie do tego przedmiotu znajdujemy te słowa. Izali, znasz ścieżki obłoków wielkiej doskonałej umiejętności? Przez te obłoki rozumie się tu drogi i ścieżki, którymi Bóg prowadzi dusze, podnosząc je i udoskonalając w swej mądrości. Z tego, cośmy powiedzieli, wynika, że ta kontemplacja prowadząca duszę do Boga jest wiedzą tajemniczą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.